Opowiem Wam dzisiaj o trzech sposobach, jak zacząć mówić w języku obcym. Zapraszam. Cześć, ja jestem Sandra, a Wy jesteście na kanale o wszystkim, co dotyczy nauki języków obcych i nie tylko. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to bardzo oczywiście do tego zachęcam, będzie mi bardzo miło. No i jeśli chcecie zobaczyć, kim jestem, co robię, czym się zajmuję, co oferuję, to zapraszam do wszystkich linków pod tym filmem, w opisie tego filmu. A teraz przechodzimy już do rzeczy, czyli co zrobić, kiedy czujecie taką blokadę, kiedy uczycie się jakiegoś języka, ale plącze Wam się język, nie umiecie mówić, nie umiecie dobrze akcentować, wypowiadać wyrazów, zapominacie słów i tak dalej, i tak dalej. Wiele różnych problemów można mieć, kiedy chce się mówić w języku obcym i pokażę Wam dzisiaj, jak można je rozwiązać. To nie są wcale takie łatwe rozwiązania, bo sama nauka języka jest kwestią dość długoterminową i wcale niełatwą. I dlatego u mnie nie będzie żadnej ściemy. Wiecie, że u mnie nigdy nie ma żadnej ściemy. Mówię, jak jest. I dzisiaj też tak będzie. Ja nie mówię, że mówienie w języku obcym nie wymaga żadnej pracy, że to jest łatwe, że nie trzeba się wcale wysilić, żeby to osiągnąć, nie trzeba tam włożyć zbyt wiele czasu ani energii w to. Trzeba. Nie da się tego obejść. No ale zacznijmy. Pierwszy sposób na to, aby zacząć mówić, jest taki, aby zacząć mówić najpierw do siebie, ale nie jakieś tam byle jakie rzeczy, chociaż to też możecie i to w pewnym sensie też ma sens. Natomiast chodzi mi o to, żebyście mówili do siebie i powtarzali sobie wiele razy różne takie zdania, które chcecie zapamiętać, których chcecie użyć i za każdym razem, kiedy coś przygotowujecie w tym języku, uczycie się, na przykład piszecie sobie coś o sobie, o swoim dniu, o Waszych przekonaniach, przygotowujecie się do jakiejś dyskusji i to warto robić, nieważne, czy się faktycznie do jakiejś dyskusji przygotowujecie, czy nie, tylko po prostu warto sobie zawsze różne argumenty za i przeciw w języku, na te kwestie oczywiście, które Was interesują, przygotować, żeby być kompetentnym w tym języku w różnych tematach, a szczególnie tych, które dotyczą Was samych, czyli o sobie, o swoim dniu, o tym, co Wam się zdarzyło. I kiedy robicie sobie takie zadania, ale nie tylko, kiedy na przykład przygotowujecie się do, jeśli mieszkacie w obcym kraju, przygotowujecie się do wizyty u lekarza, albo wizyty w jakimś urzędzie, czy wizyty, gdzie by można było jeszcze iść, czy rozmowy o pracę na przykład, to nawet w Polsce, jeśli wiecie, że jakaś część będzie w języku obcym, no to zawsze powtórzcie sobie te wszystkie rzeczy wiele razy. Jeśli na przykład ćwiczycie coś z gramatyki, tak, czyli piszecie sobie, powiedzmy, jakiś opis w czasie przeszłym, no to też później to powiedzcie na głos. I kiedy my mówimy w nowym języku obcym, albo w takim języku, którego naprawdę uczymy się już długo, długo, ale do którego nie jesteśmy przyzwyczajeni jeszcze, to oczywiście mówimy wolno, a ludzie tak wolno nie mówią. Ja nie jestem osobą, która mówi jakoś ekstremalnie szybko, ale też nie jestem osobą, która mówi bardzo wolno. Ja, moim zdaniem, mówię tak w miarę normalnie, tak standardowo. Natomiast są osoby oczywiście, które mówią o wiele szybciej, są takie, które mówią o wiele wolniej, ale jeśli mówimy w języku obcym, to nikt na początku nie mówi w języku obcym, to nikt w języku ojczystym nie mówi tak wolno, jak na początku w języku obcym. To jest i tak zawsze dużo, dużo wolniej i warto przyzwyczaić się do tego, żeby mówić w tym języku również szybko, w miarę szybko. To oczywiście nie są wyścigi, ale to powinno być takie w miarę płynne. Żeby Wam dać jakiś przykład, to mogę Wam powiedzieć o mojej sytuacji. W liceum, jeszcze to było chyba na absolutnie pierwszej lekcji języka włoskiego, jaką miałam w życiu. I wtedy nasza nauczycielka napisała nam na tablicy takie zdanie. Sono qui per studiare la lingua italiana. I myśmy mieli powtarzać to zdanie. I oczywiście każdy tam sobie wolno to zdanie mówił. Sono qui per studiare i tak dalej. Zanim doszło do mnie, to ja sobie już to tyle razy po cichu powiedziałam, że powiedziałam od razu sono qui per studiare la lingua italiana. I o to mi właśnie chodzi, żeby każde zdanie, które jest dla Was ważne, które chcecie na pewno użyć kiedyś, powtórzyć sobie wiele razy na głos
I jeśli będziecie tak robić, to później następne zdania będą Wam już automatycznie wchodzić o wiele szybciej. Ja tak na przykład robię również z moimi uczniami i kiedy mówią jakieś zdanie, które jest dla nich trudne, jest tam wiele jakichś na przykład elementów gramatycznych, które wszystkie trzeba do siebie dopasować, no to ludzie wtedy mówią tak dosyć wolno i wtedy przeważnie proszę ich, żeby powtórzyli to zdanie drugi raz, trzeci, czwarty, a nawet dziesiąty. I to jest taka trochę śmieszna sytuacja, ale jednak za każdym razem każde powtarzanie tego zdania pokazuje, że coś jest nie tak, tak? Że w tym zdaniu ktoś zrobi taki błąd, przy następnym powtórzeniu zapomni o innej rzeczy, tą poprzednią zrobi dobrze, a nie zrobi dobrze tej następnej. Przy trzecim powtórzeniu na przykład wszystko znowu pójdzie źle, przy czwartym już będzie powiedzmy dobrze, ale bardzo wolno. I tak kilka razy, aż w końcu dochodzimy do takiego etapu, że jest wszystko dobrze i w miarę płynnie, tak? To właśnie polecam Wam robić, żeby się po prostu przyzwyczajać do używania tego języka w miarę płynnie i poprawnie. I na przykład, to, kiedy jesteście na jakimś spotkaniu, kiedy macie jakąś lekcję, konwersację czy coś takiego i przygotowujecie się do tego, ale tak pi razy oko coś tam powiem, albo się w ogóle nie przygotowujecie i idziecie na żywioł, jeśli ten poziom języka jest, no nie jest zaawansowany, powiedzmy jest to jeden z tych niższych poziomów, no to skutkuje to tym, że na lekcji mówicie wolno, robicie dużo błędów i to się nigdy nie poprawi, tak? Bo kiedy to się ma poprawić? Przeważnie ludzie, kiedy zaczynają już mówić dosyć szybko, to jednak nie korygują tych wszystkich błędów, więc mówią szybko, ale z błędami. A tutaj chodzi o to, żeby mówić i poprawnie, i w miarę szybko. Więc jeśli macie jakieś konwersacje, jakieś spotkania z lektorem, nauczycielem itd., no to po prostu naprawdę się do tego przygotujcie i tak jak to mówiłam wcześniej, powtarzajcie sobie każde zdanie po kilka razy, żeby ono po prostu Wam tak ładnie weszło. Bardzo często, kiedy wchodzi coś nowego gramatycznie i to też powinno wejść w odpowiednim czasie, ale o tym zaraz powiem jeszcze za chwilę, no to wtedy mamy znowu tendencję do robienia tych błędów i do zwalniania. I powiedzmy, że ktoś się uczy na przykład niemieckiego, czy włoskiego, czy nawet angielskiego i chce używać czasu perfekt, więc tam pojawia się ten czasownik pasiłkowy, który też trzeba odmienić w odpowiedniej osobie i tak dalej. Jeśli jest to osoba początkująca, która dopiero się tego uczy, no to wiadomo, że na razie mówi tylko o sobie, więc nie ma tam tej odmiany za dużo do nauki, ale w dalszym ciągu musi o tym myśleć, że kiedy chce coś powiedzieć w czasie przeszłym, no to ma ten czasownik pasiłkowy, który musi być odmieniony i następnie ten imię słów na końcu, w niemieckim to Partizip 2 i tak dalej, i tak dalej. To jest zawsze jakiś tam imię słów, tak? Czyli ta trzecia forma. I tak przy okazji oczywiście jeszcze powiem, o czym już wiele razy tutaj mówiłam, że warto też wiedzieć, że ta trzecia forma odpowiada na pytanie jaki, czyli to jest tak jakby przymiotnik i kiedy używamy czasu perfekt, to mówimy na przykład mam zrobione, mam zjedzone, tak? To jest taki czas, który właśnie to oznacza. I jeśli sobie zdamy z tego sprawę, to wtedy o wiele łatwiej nam jest posługiwać się tym czasem i również wszystkimi innymi, bo ten czas również jest bazą do innych różnych czasów, trybów i tak dalej. To jest bardzo ważne. No i kiedy jesteście taką osobą początkującą i zaczynacie stosować ten czas przeszły, to oczywiście wchodzi Wam to bardzo wolno, tak? Musicie się zastanawiać nad tym czasownikiem posiłkowym, później na końcu ten imię słów, albo nie na końcu, w zależności od tego, jaki to jest język i jaką ma konstrukcję zdań. I jeśli przygotujecie to sobie wcześniej i każde zdanie powiecie co najmniej kilka razy, a przynajmniej tyle razy, ile trzeba, aby ono weszło tak porządnie, tak bez zająknięcia, no to od razu jesteście wygrani. I to już macie taką, wtedy macie taką porządną bazę do tego, żeby mówić tym językiem lepiej, żeby on się rozwijał. Oczywiście, tak jak mówiłam na początku, warto też mówić do siebie, czyli kiedy coś Wam się przydarza w ciągu dnia, myślicie sobie, bo my bardzo często myślimy przecież werbalnie, to starajcie się właśnie myśleć w tym języku. I oczywiście, że jest to trochę trudne, bo jeszcze być może nie znacie tyle wyrazów, jeśli jesteście początkujący w tym języku, jeśli jesteście zaawansowani, no to już znacie te wyrazy, ale być może właśnie macie tę blokadę mówienia, nie jesteście przyzwyczajeni do mówienia, to sobie możecie mówić właśnie w taki sposób w myślach, albo nawet powtarzać po cichu, czy całkiem na głos, jeśli nikt was nie słyszy. I w taki sposób przyzwyczajać się do tego języka. Również, kiedy oglądacie jakiś film albo serial, czy cokolwiek na YouTube, co Was interesuje, to tam również możecie, stamtąd możecie sobie wypisywać
różne wyrażenia, różne zdania, które są dla Was fajne i których chcielibyście używać. I również później postarajcie się każde z takich wyrażeń, każde z takich zdań powtórzyć tyle razy, żeby ono wyglądało w miarę ładnie. Po prostu puść to sobie jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz i starajcie się powtórzyć tak, jak to mówi ta osoba w tym vlogu, serialu czy w czymś tam. Drugi sposób dotyczy gramatyki, czyli nie uczyć się za dużo gramatyki od samego początku. Bo jeśli poznajemy gramatykę, kiedy jeszcze nawet nie znamy za bardzo brzmienia tego języka, to nie bardzo mamy z tą gramatyką co zrobić. Później poznajemy następne rzeczy. Te osoby, które są już na tym kanale ze mną od dłuższego czasu, to już wiedzą, o czym mówię. Szczególnie te osoby, które przerobiły kurs. I wtedy idziemy z tą gramatyką dalej, mimo że ona jest dla nas zupełnie nieistotna, nierelewantna w tej chwili, po czym zapominamy te rzeczy, które były wcześniej, no bo przecież nigdy ich nie użyliśmy, bo nie mieliśmy do tego nawet okazji, więc one gdzieś tam są absolutnie zapominane, później macie wrażenie, że macie braki, później chcecie coś powiedzieć, ale wydaje Wam się, że nie znacie absolutnych podstaw. Przy okazji odsyłam do mojego filmu na temat angielskiego wiecznie początkującego, tutaj wlinkuję. I tutaj pod filmem zostawię również linki jeszcze raz do tego angielskiego wiecznie początkującego, do drugiej części oraz do niemieckiego wiecznie początkującego. Także te filmy, jeśli jeszcze ich nie widzieliście, to polecam Wam obejrzeć. Są po prostu takie elementy w języku, które musimy koniecznie znać, z których musimy sobie zdawać sprawę. Takie zdania, na przykład z czasownikami modalnymi w czasie teraźniejszym i przeszłym, w twierdzeniu i w przeczeniu, które sprawiają, że wiele, wiele rzeczy potrafimy powiedzieć i kiedy nauczycie się szybko, płynnie mówić takie właśnie zdania, bez już zastanawiania już, no to też już jesteście wygrani. A wracając do tej gramatyki, to nie polecam uczyć się po kolei, tak jak wszystko jest w podręczniku, tylko uczyć się tego, co jest Wam w danej chwili potrzebne. Czyli jeśli na przykład chcecie opowiedzieć coś o sobie i chcecie powiedzieć coś w czasie przeszłym, to sprawdzacie, jak wygląda ten czas przeszły i sprawdzacie, jak ten jeden czasownik wygląda w czasie przeszłym w pierwszej osobie liczby pojedynczej, tak? Innych nie potrzebujecie na tę chwilę. Sprawdzicie to sobie wtedy, kiedy będziecie tego potrzebować. I tak za każdym razem po prostu nie marnujecie energii i czasu na uczenie się czegoś, co Wam w danej chwili nie jest potrzebne. I za każdym razem tak? Chcecie coś powiedzieć w stronie biernej, no to sprawdzacie, jak będzie ta strona bierna. Bierzecie jeden przykład, bierzecie jedną zasadę, patrzycie na kilka takich podstawowych przykładów, o co chodzi ze stroną bierną i po prostu ją robicie, tak? I tak za każdym razem. I to będzie sprawiać, że ten Wasz język będzie się tak ładnie nadbudowywać i nie będziecie mieć wrażenia, a przynajmniej nie powinniście mieć wrażenia, że macie tam jakieś braki, że coś tam zostało, czego się nie nauczyliście, bo gramatyka to nie jest coś takiego, co może być, w czym można mieć jakieś takie braki z tyłu, tak? To jest jeden taki zbiór i oczywiście można mieć w nim braki i wszyscy mamy braki również w gramatyce języka polskiego. Ja na pewno mam ich całkiem sporo i cóż, tak jest. Ale nie ma czegoś takiego, że musicie znać absolutne podstawy, całą odmianę czasownika, mieć wykutą i dopiero później możecie poznać tryb przepuszczający. Nie, tak? Bierzcie to, co potrzebujecie na daną chwilę. I to Wam po prostu nie będzie przeszkadzać mówić, bo nie będziecie się wiecznie zastanawiać nad tym, jak to było, kiedyś się tego uczyłam, ale już nie pamiętam. Muszę zacząć od początku. A zanim przejdę do trzeciego sposobu, ostatniego, to chciałam Wam jeszcze dać znać, że ponownie jest w sprzedaży mój wideokurs Jak uczyć się języków sprytnie i efektywnie. I pamiętajcie, że jest to kurs, w którym nie ma żadnych ściem, nie ma żadnych technik pamięciowych, nie ma żadnego mówienia, że możesz nauczyć się jakiegoś języka w miesiąc itd., itd. Ja w tym kursie pokazuję różne sposoby na to, jak można rozwijać swój język. On jest przeznaczony dla osób zupełnie początkujących i tych już bardziej zaawansowanych, które chcą ulepszać swój język. Dlatego, że ja mam takie nastawienie do nauki języków, że chcę te moje języki też coraz bardziej rozwijać, chcę nad nimi pracować, chcę mówić jak najlepiej i ja tę moją filozofię przekazuję również w moim kursie. Także link do kursu oczywiście znajdziecie również pod filmem. I trzeci sposób na to, jak zacząć mówić, to bardzo dużo słuchać. Ludziom się często wydaje, że nauczą się szybko jakiegoś języka, jeśli od samego początku będą mówić i na tym się skoncentrują,
Ale to wcale nie jest tak do końca. A właściwie wcale tak nie jest. Oczywiście należy mówić. Jestem naprawdę zwolenniczką tego, że należy mówić od samego początku, bo inaczej kiedy mamy się nauczyć mówić, kiedy już będziemy mieli nauczone na pamięć różne elementy gramatyczne i później dopiero będziemy to wszystko składać i zaczynać mówić, to jest dosyć skomplikowane i to się raczej nie uda. Dlatego polecam mówić od samego początku, już tworząc najprostsze zdania. Natomiast zwróćcie uwagę na to, że bez słuchania nie ma poprawnego mówienia. To jest niemożliwe. Szczególnie jest to trudne w takich językach, w których pisownia nie zgadza się za bardzo z wymową. Jeśli chodzi o takie języki jak na przykład niemiecki, gdzie jest to dość proste, albo włoski, gdzie jest jeszcze prostsze, no to nie jest to aż takie... No chciałam powiedzieć, że nie jest to aż takie ważne, ale to nieprawda, tak? Bo każdy język ma swoją melodię i trzeba ją znać, ale nie można tam aż tak dużo sobie popsuć, może tak. Natomiast jeśli chodzi o takie języki jak angielski czy francuski, no to już tutaj bez słuchania się nie obejdzie. I my uczymy się przede wszystkim słuchając, przede wszystkim przyjmując ten język do siebie, czy to słuchając, czy to czytając, analizując, przemyśliwując sobie różne rzeczy, układając to sobie w głowie i później z tego produkujemy swoje zdania. Ale jeśli idziemy na żywioł i produkujemy zdania bez ładu i składu, ze złą melodią, ze złą wymową, ze złą gramatyką, to jest troszkę taka droga donikąd, tak? Zawsze, jeśli chcemy poprawnie mówić, to zawsze wymaga trochę skupienia i oczywiście wymaga również zawsze tego, że my musimy mieć jakąś bazę, z której będziemy czerpać. Czyli zdajemy sobie sprawę, jak ten język brzmi, jak native speakerzy mówią, wiemy, jak wypowiadać wyrazy i również mamy taki ogólny pogląd na ten język. Poza tym, samo osłuchiwanie się z tym językiem, czyli na przykład oglądanie seriali, jest super, dlatego że daje Wam też, może Wam dawać, bo niektórym nie daje, motywację taką wewnętrzną do tego, żeby tego języka się nauczyć. No bo słyszycie tam różne nowe rzeczy, których nie znacie, jesteście zainteresowani, więc chcecie to sobie wynotować, chcecie to sobie sprawdzić, co to jest, jaki to jest element gramatyczny, więc to Was może bardzo fajnie pchać do przodu. Oczywiście nie mówię tutaj o takich osobach, które są sfrustrowane oglądając jakiś serial, tym, że nie wszystko rozumieją albo że nic nie rozumieją. Ale kiedy zaczynamy się uczyć jakiegoś języka, to jest oczywiste, że nic nie rozumiemy. To po jakimś czasie się zmieni, ale nie będę tutaj teraz wchodzić w ten temat, ponieważ bardzo dużo jest treści na moim kanale na ten temat i również mówię o tym dokładnie w moim wideokursie, jak uczyć się języków sprytnie i efektywnie. W tym kursie mówię o tym, jak to jest oglądać z napisami po polsku, z napisami w języku obcym, bez napisów, jak z tego w każdej z tych możliwości korzystać i jak z tego wynieść jak najwięcej dla siebie. Nauka języka wymaga uważności i dlatego trzeba być uważnym na to, co się słyszy, trzeba po prostu uważnie słuchać. Nie tylko, również czytać oczywiście. I dopiero wtedy ma się odpowiednie podłoże do tego, żeby samemu mówić i żeby mówić dobrze. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Jeśli tak, to dajcie proszę znać w komentarzach i napiszcie, że daliście radę. No i mam nadzieję, że to, co tutaj powiedziałam, będzie dla Was przydatne. Ja już się żegnam. Bardzo dziękuję za uwagę. Pamiętajcie, że umiecie więcej niż Wam się wydaje. Również mówić w języku obcym. Do zobaczenia wkrótce. Pa, pa.